Dzień dobry, Emi z tej strony. Jak ten komin wygląda po rozbiórce, zaraz go pokażę. Ano wygląda mniej więcej tak. Dwa pierwsze vlogi z rozbiórki komina dostępne na kanale. Także na razie byli w piątek, komin rozebrali, zabezpieczyli, żeby nie padało do środka. Jeśli coś by się działo, jeśli by padało, mam dzwonić. Chociaż niby wczoraj miało padać, niby dzisiaj, się nie zapowiada na deszcz. Także nie wiadomo, czy będzie padać, czy nie. Przy okazji jeszcze do mnie mają przyjść wymieniać drzwi wejściowe do domu. I też pokażę jakiś krótki, parominutowy filmik z wymiany drzwi. Ale głównie skupię się na dachu. Oraz może w trakcie, jakby wypadły jakieś fuszki elektryczne. Więc no, te rury wystające to są od przelewu. To było naczynie przelewowe do centralnego. Tu było takie okienko z przodu od czoła. I to naczynie przelewowe tutaj musi zostać. Tylko że tym razem jak będzie komin skończony, dam je sobie niżej, możliwie przy podłodze, żeby nie robić takich długich rur. To może pokażę, jak tam jest w środku tego komina. Coś tam widać? Figę widać. Ciemno. No, bo tam jest osłonięte, żeby nic mi się do pieca centralnego nie sypało. Coś widać? Nie, nic nie będzie widać. No tam pod spodem jest piec centralnego. I w tym vlogu byłoby to na tyle. Dzięki, na razie.